W nowej wersji 2.23.2 doczekaliśmy się zmiany dotyczącej okien zapisów oraz obrotów na konto. Raporty te uruchamiane są z poziomu raporty, konta, obroty na kontach oraz zapisy na kontach. Co się zmieniło? Zmienił się przede wszystkim layout okien, szybkie filtrowanie, wyszukiwanie zapisów. Do tej pory można było wyszukać zapisy dla jednego konta. W aktualnej wersji można zastosować multiwybór, czyli wskazać większą ilość kont. Jak to robimy? Otwieramy plan kont, zaznaczamy odpowiednie konta, które chcemy przeanalizować, wybieramy użyj. Następnie zastosuj. Prezentowane są zapisy dla zaznaczonych kont. Tutaj w górnym lewym rogu widzimy, jakie konta mamy na chwilę obecną uwzględnione. Jeżeli nie chcemy po danym koncie wyszukiwać zapisów, mamy możliwość zastosowania maski kont. Wybieramy odpowiedni zespół kont. Ja wybiorę pierwszy zespół i czwarty. Daję zastosuj i wszystkie konta z tych dwóch zespołów będą tutaj prezentowane. W parametrach w dalszej części użytkownik wskazuje datę, po jakiej chce mieć wyfiltrowane tutaj pozycje, okres. Okres tutaj mowa jest o danym roku obrotowym. Niestety na chwilę obecną nie ma jeszcze możliwości filtrowania kont z lat wcześniejszych z tego poziomu. Jeżeli chcemy widzieć zapisy dla lat wcześniejszych, nie wchodząc do poprzednich lat, korzystamy z aplikacji Smart BI. Tutaj, z tego okna zapisy na koncie, generujemy zapisy tylko w obrębie danego roku obrotowego. Następnie wybieramy kwotę i w pozostałych parametrach mamy możliwość do wyboru zapisy w buforze, kwoty wyksięgowane na konto wynik finansowy, elementy bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia, pokaż konta przeciwstawne i nazwę cechy zapisów. Bardzo fajny i przydatny parametr to pokaż konta przeciwstawne. Po zastosowaniu takich filtrów prezentowana jest tutaj kolumna konta przeciwstawne, gdzie do danego zapisu mamy prezentowane wszystkie konta przeciwstawne do naszego danego konta. Tak jak widzimy tutaj, do konta 403 mamy konto 202 i 221. Oczywiście, jeżeli będzie więcej tych rozbić, to więcej tutaj, wszystkie konta będą prezentowane. W tym panelu w łatwy sposób możemy przejść do danego dokumentu. Wystarczy, że na nim staniemy, wybierzemy kafelkę dokument. Zamkniemy to. Następnie w operacjach mamy możliwość wstawienia danej pozycji do ewidencji danych podatkowych. Mamy możliwość nadania nowej transakcji do rozrachunku. Następna kafelka to cecha, czyli możemy określić cechę danej pozycji. Wydruk. Możemy aktualny widok wydrukować do PDF-a bądź od razu w wersji papierowej. Możemy aktualny widok wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego za pomocą ikonki eksport do Excela. Poszczególne kolumny, które są widoczne, użytkownik dostosowuje pod siebie. Jeżeli nie potrzebuje jakiejś kolumny, może ją ukryć bądź w drugą stronę. Jeżeli potrzebuje jakąś kolumnę wyciągnąć, żeby była tutaj prezentowana, no to wystarczy ją dodać. Jak to robimy? Na wyszarzonej belce stajemy, klikamy prawym przyciskiem myszy, pokaż wybór kolumn i włączamy bądź wyłączamy dany widok. Jeżeli mamy dostosowany dany widok, a chcemy, żeby system zapamiętał nasz wybór, żeby za każdym razem nie ustawiać tego od nowa, w prawym górnym rogu mamy tutaj dyskietkę i dany układ możemy sobie zapisać pod naszą nazwą. Czyli wchodząc teraz do tego raportu, zapisy na konta, wybierając sobie mój opis T4, zawsze będę miała ten układ, który
w danym momencie zapisała. Tej wersji w końcu doczekaliśmy się, aby była prezentowana wartość z walutami bezpośrednio obok wartości złotówkowej. Kolumna winien ma to wartości w złotówkach, kolumna winien ma w walucie to nasze wartości w walucie. Nie musimy się tutaj przełączać, żeby widzieć do danego zapisu, jaka to była wartość. Po zaznaczeniu określonych pozycji w dolnej części mamy autosumowanie i widzimy sumę wszystkich i saldo wszystkich. Jeżeli zaznaczymy jakieś pozycje tutaj z lewej strony, to automatycznie suma i saldo zaznaczonych nam się uaktualnie. Jeżeli chcielibyśmy sumować waluty, to musimy wybrać w prawym górnym rogu odpowiednią walutę. W tym momencie suma wszystkich walut jest prezentowana, a zaznaczone po zaznaczeniu nam się uaktualnia. Z tego okna przechodzimy do okna obrotu. Tutaj mamy kafelkę. Parametry do ustawienia okna obrotów na kontach są takie same jak przy raporcie zapisu na kontach. Wskazujemy albo odpowiednie konto, albo odpowiednią maskę, albo stosujemy tak zwany multiwybór. Następnie mamy możliwość do wskazania okresu i wybór pozostałych parametrów. W dolnej części prezentowana jest wartość wszystkich obrotów. Analogicznie jak w oknie zapisu, jeżeli chcielibyśmy wyświetlić wartość w walucie, należy w górnym prawym rogu zmienić walutę. Wówczas z automatu na dole będą przeliczane te wartości. Dziękuję za uwagę.